W tym roku wyjątkowe, bo jubileuszowe 10 dni muzyki trwały w Ostrowcu Świętokrzyskim od piątku do niedzieli. Muszę powiedzieć, że nam się udało, co mnie bardzo cieszy przez te lata, jeśli chodzi o utwory muzyki oratoryjnej, o czym wspominałem na piątkowym koncercie, udało nam się wykonać poza pasją według świętego Jana Bacha wszystkie najważniejsze dzieła muzyki oratoryjno-kantatowej okresu baroku i klasycyzmu. Bo dekada festiwalu to nie jedyny jubileusz, z którym tegoroczne dni muzyki były związane. Tu trzeba jeszcze doliczyć 30 lat Miejskiego Centrum Kultury, 450-lecie Dynkowa oraz 400 lat kolegiaty świętego Michała Archanioła. Te wrześniowe obchody dni muzyki rozpoczęły. W piątek przeżyliśmy piękny koncert organowy pana profesora Józefa Serafina w kolegiacie. To piątek, w sobotę zaś festiwal przeniósł się do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Dękowie, gdzie odbył się recital wokalny. W programie znalazły się utwory m.in. Puciniego, Straussa i Czajkowskiego. Sobotnie dni muzyki wpisały się w tegoroczne obchody roku Dękowa i 450-lecia istnienia miasta. W niedzielę festiwal powrócił do kolegiaty, gdzie w koncercie oratoryjnym zaprezentowano stworzenie świata. Staramy się, aby co dwa lata wykonywano koncert oratoryjny. Tak się akurat złożyło, że w tym roku padło na Haydna. Mamy 4 jubileusze w tym momencie w Ostrowcu w tym roku. I oczywiście jubileusze można obchodzić w sposób pompatyczny, napuszony, ale można też w sposób zupełnie szczególnie radosny i taki utwór na tę 10. edycję wybrałem. Jest to Stworzenie Świata Józefa Haydna, oratorium. Trzyczęściowe oratorium w wykonaniu m.in. Orkiestry Kameralnej Polish Camerata i zespołu wokalnego Al Antico pod kierownictwem dyrygenta i dyrektora artystycznego festiwalu Marka Głowackiego ostrowczan do kolegiaty przyciągnęły. Ja sobie bardzo tutaj koncerty chwalę i za każdym razem nie spotkałem się z sytuacją taką, że był kościół pusty czy jakakolwiek sala, gdzie były te koncerty wykonywane. Choć utwór długi, jednak radosny i ciekawy, bo pełny obrazów malowanych muzyką. Haydn był człowiekiem bardzo dowcipnym i niezwykle pomysłowym i oczywiście mamy w tymże dziele obrazy, oczywiście mamy chaos na początku, mamy góry, mamy doliny, strumyki, mamy zwierzęta, lwy, tygrysy, konia, ale owce mamy także, nawet mamy muchy i wszelkie robactwo, jak to mówi libretto, ale mamy oczywiście Adama i Ewę, mamy poranek w raju, mamy także taki zaznaczony grzech pierworodny. Postawiłem sobie taki plan, że będziemy tutaj robić rzeczy ambitne. To i tego typu utwory, które będą i które mają dla światowego dziedzictwa kulturowego największe znaczenie. 10, ale jak zapewnia dyrektor artystyczny festiwalu, z pewnością nie ostatnie dni muzyki, bo takie festiwale w niewielu miastach w Polsce się odbywają. Nie w każdym środowisku, nie w każdym mieście tego typu impreza z muzyką poważną się, nazwijmy to w cudzysłowie, sprzeda, tak? No, też trzeba na to trochę czasu, trzeba na to pieniędzy i trzeba wierzyć, że to jest ważne. Bo muzyka towarzyszy nam zawsze, o czym świadczy hasło tegorocznego festiwalu z muzyką przez 4 stulecia.